Witamy Was bardzo serdecznie w programie Poznań kontra Warszawa. Czas porozmawiać właśnie o Lechu, a także Legii ze mną w studio. Stały skład: Paweł Głaszewski, Tygodnik Piłka Nożna. Dzień dobry. A także Dawid Dobrosz, Meczyki. Dzień dobry. Stałe humory, dzień dobry. Nadal jeszcze? Się nic nie wydarzyło. No właśnie, dochodzi się nic nie wydarzyło. Dawid, dzisiaj przed nami duże wyzwanie, ponieważ zawsze zaczynamy ten program od omówienia tego, co działo się w weekendowych spotkaniach Ekstraklasy. Natomiast ani Lech, ani Legia w ten weekend. Porozmawiamy może, nie wiem, Jagiellonia Górnik Zabrze. No przecież to był bardzo fajny mecz do oglądania. No bo o Górniku chyba coś pogadamy, bo to następny rywal Lecha w sumie, więc może coś poruszymy ten temat. Tak jest, na początek oczywiście apel do Was, do wszystkich oglądających, których tutaj już na czacie wielu bardzo dobrze znamy, o łapki w górę pod tym programem. Niech Poznań kontra Warszawa niesie się nie tylko po Poznaniu i Warszawie, ale po całej Polsce. Oczywiście zachęcamy też do brania udziału w dyskusji na czacie. Jeśli macie jakieś pytania, czy do Pawła, czy do Dawida, to serdecznie zapraszamy. Natomiast tak już zupełnie poważnie, tych tematów mimo wszystko trochę nam się, panowie, uzbierało i myślę, że takim naturalnym tematem jako pierwszy to jest to, co się wydarzy w czwartek przy ulicy Łazienkowskiej, panie Pawle, czyli już poznamy rozstrzygnięcie. Albo Legia zagra w fazie grupowej europejskich pucharów, albo jednak ta szansa na fazę grupową Ligi Konferencji Europy zostanie stracona. Jakie na początek, tak wychodząc szeroko od ogółu do szczegółu, jak twój nastrój wygląda przed tym rewanżem z Midtjylland? Znaczy mój to tam chyba mało istotne jest, jaki jest mój ważny, jaki jest w drużynie. W drużynie jest absolutnie spokój, jest koncentracja, jest zachowanie takiej czujności względem tego, co się wydarzy. Drużyna wróciła w czwartek bezpośrednio po spotkaniu do Polski. Piłkarze i sztab szkoleniowy nocowali w Legia Training Center, w piątek trening regeneracyjny, w sobotę część zawodników z pierwszego zespołu, którzy ostatnio grają wcale bądź nie grają, znaczy grają mniej albo w ogóle nie grają, zagrali w drużynie rezerw, rezerwy wygrały, strzelił gole Igor Strzałek, Patryk Sokołowski, Gabriel Kobylak, czyste konto i piłkarze, którzy grali więcej, mieli sobotę, niedzielę wolną, wczoraj trening, dzisiaj trening ponoć dłuższy. Taki bardzo dłuższy, bym powiedział. To nie po polsku, więc zaraz się będę czepiać, więc jeszcze dłuższy niż wczoraj, o tak powiem. Jutro trening oficjalny, przedmeczowy, konferencja prasowa, no i w czwartek wielkie święto. No zapowiada się, no będzie komplet na trybunach, bo te święto? Miejsca... To pewnie koło 23. No, znaczy nie, no, generalnie wydaje się, no, czuć atmosferę piłkarskiego święta, cytując klasykę. Pięknie to zabrzmiało. Więc nie, no oczywiście mówiąc pół żartem, pół serio, ale generalnie no bilety wyprzedały się bardzo szybko. Widać, że jest ciśnienie na Europę jednak. Mam wrażenie, że wśród kibiców, że zespół też chciałby, piłkarze mówią o tym, że no bardzo chcieliby awansować. Myślę, że księgowi przy Łazienkowskiej też ręce zacierają, bo jednak no niecałe 3 miliony euro za bezpośredni awans, do tego masz w zasadzie pełne 3 soldauty, wzrost też zainteresowań meczami ligowymi, ewentualne premie za zdobywane punkty, więc no Legii przydałoby się troszeczkę odsapnąć, jeżeli chodzi o kwestie finansowe. No i awans do fazy grupowej oznaczałby, że prawdopodobnie na Łazienkowską jeszcze trafiłby jakiś piłkarz, bo takie negocjacje gdzieś są prowadzone. Oczywiście ja nazwiska żadnego nie znam, bo to jest naprawdę bardzo szczelne i na tym etapie nikt nie chce o tym mówić, ale te obserwacje lewego wahadła, czy tam gdzieś jeszcze może jednego stopera, może kogoś do środka pola, no cały czas trwają, ale jednak to lewe wahadło jest absolutnie w tym momencie priorytetem, żeby tam dać jakiś backup Patrykowi Kunowi, z którego sztab szkoleniowy Legii jest po prostu zadowolony, ale grają co 3 dni, no może się przydarzyć kontuzja, może się przydarzyć przemęczenie, może się przydarzyć nadmiar żółtych kart i trzeba będzie wtedy kombinować. Twoje spojrzenie na rewanż z Midtjylland, bo lubimy się bawić w różnych programach w te takie procentowe wyliczenia. Po tym, jak widziałeś pierwsze spotkanie, po tym, jak wiemy, jakie Legia ma z jednej strony kłopoty w defensywie, ale z drugiej, jak efektowna jest w grze w ataku, to tak gdybyś to rozkładał przed czwartkowym rewanżem? No myślę, że tak 65% na Legię, ale to też ze względu na to, że
Legia nie wróciła syta z Danii, tylko z takim poczuciem, że dało się tam radę zrobić więcej, a mimo to i tak 3 razy udało się wrócić do meczu i wydaje mi się, że biorąc pod uwagę na przykład kilka błysków kilku zawodników, to jest taki chyba optymizm, bo jest mecz o wszystko z zespołem, który był rozstawiony na swoim stadionie przy dobrym wyniku z pierwszego meczu, gdzie nie grałeś tydzień, gdzie kadra jest praktycznie, większość zawodników jest gotowa do gry, więc wydaje mi się, że to może budzić taki optymizm, no i przede wszystkim to, że no jest bardzo duża szansa wejść do tej fazy grupowej, coś co jeszcze pewnie jak typowaliśmy tutaj kilka programów temu, to był chyba przełom drugiej, trzeciej rundy, no wydawało nam się to może nie, że mało prawdopodobne, ale no większe szanse były raczej, że polskie kluby nie awansują, tak przynajmniej ja uważałem. Wtedy nie znaliśmy jeszcze losowania i Lech i Legia miały nie być rozstawione. Teraz, kiedy widzimy, jak to się potoczyło, że jest szansa, no to trzeba życzyć, żeby to się wydarzyło, bo to co Paweł mówił, może z jedną rzeczą się jedynie nie zgodzę, z tym zainteresowaniem większymi meczami ligowymi, bo w Poznaniu było trochę odwrotnie z kolei, że właśnie te mecze ligowe trochę... Takie nagromadzenie meczów tak, nie sprzyja temu, żeby ligą się było 4 mecze chyba w ciągu 2 tygodni u siebie i to trochę potem na przykład na derby mocno oberwały z tego powodu, bo chyba tam było 16-17 tysięcy, ale ogólnie tak, to zainteresowanie taki, no to czego właśnie nie ma w Lechu, bo to by teraz mogło być, czyli konferencja, dużo artykułów, każdy program gdzieś o Lechu, tego nie ma, nie będzie, zobaczymy jak Lech sobie z tym poradzi, bo to będzie nowa sytuacja, kibice Legii się do tego przyzwyczają i oby to trwało, bo to naprawdę jest przygoda, całe to losowanie, potem analizujesz rywali, gdzie lecisz, czy daleko, gdzie ten rywal grał, to co Paweł powiedział, 3 soldauty jeszcze u siebie, no to jest piękna przygoda i tego trzeba życzyć. Ja mam wrażenie, że może nie tyle, że jest to na wyciągnięcie ręki, ale przy takim mądrym zarządzaniu meczem, przy tym doświadczeniu zebranym z poprzednich spotkań, pewnie trochę uszczelnieniu bloku defensywnego, jak najbardziej ten zespół jest do pokonania. To znaczy w Warszawie da się usłyszeć takie głosy gdzieś tam z ulicy Łazienkowskiej, że Kostaru Niajdź w tym sezonie nie przegrywa ważnych meczów. Że jednak ale kiedy... powiedział, że w tym roku. Znaczy no tak, w tym roku to miałem na myśli, że od stycznia, tak, te kluczowe mecze. Oj, Raków, tak, czy Raków w Pucharze Polski, czy w Pucharze Polski, czy w Lidze, to była wtedy no, taka ostatnia szansa, gdzie Legia mogła jeszcze ruszyć w pogoń za Rakowem o Mistrzostwo Polski. Okej, tydzień później Legia gdzieś tam wtopiła, później wpadka też, to znaczy tydzień później chyba, bo wpadka w Legnicy, tak, remis i tutaj, tak, i tutaj no to jest kamyczek do ogródka, ale w tych wielkich meczach, gdzie to ciśnienie jest naprawdę bardzo, bardzo duże, no to Legia i Kostaru Niajdź po prostu dojeżdżają, tak? I z reguły nie zawodzą, więc no, na tym myślę, że taki optymizm kibice Legii mogą budować. No to jest taki na dystansie właśnie, bo mecz z Miedzią, no mówmy się, no jakie Legia miała wtedy szansę na mistrzostwo? 20-30%, no tak naprawdę Raków miał wszystko w swoich rękach. Byłyby wtedy 4 punkty, ale to już było po bezpośrednim meczu. Ale tam jeszcze był chyba remis Radomiak z Rakowem, to jakoś tak się... Ale chyba jak tak, że najpierw było Radomiak z Rakowem, tak. Chyba od razu później... No to i tak były 4 punkty przy wygranej Legii, jak dobrze pamiętam. Wtedy bo chyba było 6 cały czas potem, bo było 9, Legia wygrała z Rakowem i byłyby 4 punkty, to można byłoby mówić, że coś się jeszcze wydarzy. No ale tak, umówmy się, tu chodzi bardziej o pojedynczy mecz i faktycznie Legia w tych meczach nawet przy założeniu Pucharu Polski no wyszła z tego, tak? Gdzie przecież kiedy Ribeiro dostał tą czerwoną kartkę? 7? 6 minuta i goście grali 120 minut, licząc doliczony czas i nie dali sobie strzelić gola, więc to szacun. Gdyby to się nie powiodło, ta czwartkowa misja Legii awansu, no to pewnie byłoby to taka największa wtopa, jeśli chodzi o Kostaru Niajdźa, bo wydaje się, że dzisiaj Legia jest naturalnym faworytem tego awansu po tym, jak w pierwszym meczu to wyglądało z perspektywy właśnie tego, że potrafisz gonić, że wywozisz dobry rezultat z trudnego terenu, bo tam Midtjylland nie przegrywało u siebie i masz wszystko przy pełnym stadionie, rozgrywasz to u siebie. Nie ma jeszcze tej zasady bramek na wyjeździe, choć to by Legii teraz bardzo pomogło, ale myślę, że też nie ma co na to patrzeć. Naprawdę jest taki, powinien być optymizm w narodzie, ale taki rozsądny, też biorąc pod uwagę to, co się na przykład wydarzyło z Lechem Poznań, że nie ma co gdzieś podchodzić na hura optymizm, że jest super, że mamy dobry wynik, że wszyscy są zdrowi, że jedziemy z frajerami. Nie, tak nie będzie. Nikt tak właśnie w Legii nie podchodzi i myślę, że to jest to, co cechuje obecną Legię, że ta pokora i to, co... Ale wiesz, potem Josue wychodzi po Austrii Wiedeń, to tam z tą pokorą to też tam było. No ale wiemy, nie? Jaki jest Josue, no lubi podpalać po prostu i to no, mógł wyjść i powiedzieć, że da z siebie wszystko w najbliższym meczu i nikt by o tym nie pamiętał i dzisiaj byśmy o tym nie rozmawiali, ale Josue jest postacią wyrazistą i z tego korzysta regularnie, bo zresztą w sobotę chyba też gdzieś tam jakiś taki wpis na portali społecznościowych popełnił. I tutaj to możemy sobie o tym dyskutować, ale mówię, pokora, spokojne podchodzenie do sytuacji i absolutna koncentracja na czwartku.
Proponujemy wam również ankietę na czacie. 4 możliwe odpowiedzi w rewanżu z Midtjylland kibicuję Legii. Bo jestem fanem Legii, bo Legii będzie mnie łatwiej w lidze. Pożyczę dobrze Polakom w Europie, a także wolę awans Midtjylland. Ta ostatnia opcja zaledwie 3%, co nas oczywiście cieszy, ale wiesz co? W tej stronie. Nie wiem, na którą zagłosowałeś, ale ja tutaj obiecałem, że jeśli będziecie pytać... Ja na pierwszą, nie wiem dlaczego. Pierwszą? No i wydało się, przez półtora roku siedzi tutaj i opowiada o Lechu Poznań, jak przychodzi... Koń trojański. Tak jest, a jak przechodzi do głosowania, to... Nie wiem, sam, ale... Zaraz może admin będzie mógł to sprawdzić i wyjdą screeny, że Dawid Dobrasz kibicuje Legii. Natomiast właśnie, Dawid, do ciebie było pytanie i tutaj no, ktoś cię chce tutaj wziąć na szczerość. Zobaczymy, jak to przyjmiesz. Karol konkretnie cię pyta. Pytanie do redaktora Dobrasza. Czy wolałby awans Legii i teoretycznie łatwiejszą walkę o mistrzostwo, czy jednak bardziej ucieszy się z porażki stołecznej drużyny? Powiem tak, po tym, co się wydarzyło 17 sierpnia, to absolutnie bym się skupił na tym, co się dzieje w Poznaniu i w jego granicach, a potem dopiero patrzył, co się dzieje w innych województwach, bo jednak najpierw się trzeba skupić na sobie, na tym, kto jest do gry, jak wyglądają te wyniki zdrowia, a dopiero potem myśleć, czy Legia będzie miała 6 meczów więcej, czy nie, bo wiemy, że Raków tych meczów będzie miał już więcej, więc to jest takie pytanie, to jest tak, jak rozmawialiśmy na temat, kto będzie faworytem do mistrzostwa, to najczęstsza odpowiedź była, zobaczymy, kto wejdzie do fazy grupowej pucharów. No to teraz też mogę powiedzieć, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo ja też na dziś, Lech jest niewiadomą, więc nie ma przekonania, że to, że Legia będzie grać co 3 dni i pewnie gdzieś potraci punkty, to nie ma pewności, że Lech te punkty zdobędzie w wygraniu co 3 dni. Oczywiście ten terminarz, który pokazywaliśmy ostatnio, wydaje się bardzo łaskawy pod kątem meczów u siebie, tylko z drugiej strony ktoś wspomni, że Lech w zeszłym sezonie świetnie się prezentował na jazdach, a u siebie zanotował 9 porażek, więc to też można różnie interpretować, aczkolwiek no, patrząc na to, co się dzieje, no wiele wskazuje na to, znaczy pewnie patrząc na to, co się działo w zeszłym sezonie, że jednak to może ruszyć, bo po prostu to jakby holenderskie przygotowanie Lecha Poznań plus to, że przez najbliższy miesiąc są tylko 2 mecze, no wydaje mi się, że teraz ta drużyna jednak przy tak dużej jakości i też przy tym, że piłkarze dojadą, no to musi to zaskoczyć. Holenderska myśl szkoleniowa po prostu nie zakłada tego, że grasz eliminację europejskiej. Co też nie do końca, bo przecież w John van den Brom pisałem o tym w tekście. No zaliczył już w topy w drugiej i trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy wówczas i to z drużynami z Bośni, Zrzyński, Morstar i z kimś tam jeszcze, teraz nie pamiętam z głowy, pisałem o tym w tekście, więc to też nie jest tak, że John van den Brom pierwszy raz się wyłożył w eliminacjach. Ja bym bardziej powiedział, że tutaj, że nie było wyciągnięcia wniosków i ktoś stwierdził, że założył może, że tych meczów będzie bardzo dużo. Pamiętał tą intensywność, tylko ona była spowodowana mundialem, że ta kondensacja meczów, czyli 32 spotkania, które Lech rozegrał, były na bazie, nie wiem, 5 miesięcy, tak? Od lipca do połowy października i chyba tego nie wzięto pod uwagę, że teraz tego czasu jest więcej, to się wszystko rozłoży. Może pomysł był dobry, że wystartujemy później, to będziemy mieli więcej świeżości do końca, no ale dzisiaj się okazuje, że tej świeżości to ma Lech aż nadto, bo mecze są teraz co 2 tygodnie, więc no na pewno tutaj się dziwię, że został popełniony taki błąd, ale John van den Brom widać nie zmienia swoich przyzwyczajeń, bo wydaje mi się, że to on jest głównie winny i piłkarze temu, co się stało. I też tylko się odniosę do tego, co na przykład czytałem w wywiadzie z Mikaelem Iszakiem na oficjalnej stronie Lecha Poznań, że kapitan Lecha wskazuje, że to nie jest kryzys, ale sytuacja jest bardzo poważna. I diagnozował to na takiej zasadzie, że Lech po prostu nie złapał jeszcze swojego flow. I głównie była ta teza oparta na tym, że kiedy drużyny się nisko bronią, to Lech nie może złapać tego flow. Może nie do końca się z tym zgadzam, bo zwróciłbym uwagę, że tu nie wiem, czy chodzi o flow, tylko po prostu nie było stwarzanych sytuacji bramkowych, bo ja sobie przypomnę... Spartak Trnawa chyba się w Trnawie nie bronił zbyt nisko, tak mi się No to, ale wydaje. To wydaje mi się, że to już jest... To nie była analiza jakby konkretnie tego meczu, tylko całego startu, całego sezonu, że, bo też była taka teza w tym wywiadzie, że faktycznie Mikael Iszak, że wyniki się zgadzały, że nie wyglądaliśmy dobrze, ale liczyliśmy, że to dojedzie. No nie dojechało, okej, okay. I teraz gdzieś trzeba wyciągnąć wnioski. Wydaje mi się, że to bardziej była tak, pierwsza połowa z Piastem Gliwice, fatalna. Pierwsza połowa z Partakiem Trnawa, no to ja sobie nie przypominam tam zbyt wielu sytuacji, Główka Murawskiego, chyba była jeszcze jedna akcja Welde i to było wszystko. Czy Zagłębiu Lublin pierwsza połowa, no to była bardzo, bardzo słaba i to też tu się zgodzę z Pawłem, to nie wynikało z tego, bo Zagłębie też się nie broniło jakoś. Właśnie do tego zmierzam, w sensie rozegrałeś, ile Lech rozegrał meczów? 6? Wszystkich? 4 w lidze, tak, i w pucharach 3, 7.
Pucharach też 4-8. To 8, tak. No ale to nisko to się bronił Żalgiris z Kowno, bo nie powiemy, że i Piast Gliwice się Spartak okopał. Spartak w tym pierwszym meczu. No, w pierwszym meczu, tak, no, ale Lech nie miał problemu w tym pierwszym meczu takiego dużego, że nie mógł złapać flow, bo prowadził już 2-0. Więc... Znaczy nie mogli stwarzać sytuacji, to był problem. Te 2-0 wynikało z tego, że jak Lechowi nie idzie, to dałeś piłkę do Pereira, on rzucił i ktoś to wykończył i potem na 2-0 też gdzieś tam udało się strzelić. No ale to znowu tutaj bardziej słowo udaje pasuje niż wypracowane schematy i wydaje mi się, że tu jest dobry zarzut do trenera Van den Broma, że za bardzo Lech liczy na indywidualną jakość piłkarzy. Mam takie wrażenie, że jak trener pracował w Holandii, to on tam pracował w czołowych klubach. Mam wrażenie, że liga holenderska nie jest aż tak taktyczna, tylko faktycznie tam technika, bardziej gdzieś wygranie małej gry powoduje, że robisz przewagę, obrona nie dojeżdża i zdobywasz po prostu bramki, a nie tak jak u nas, że faktycznie część zespołów się ustawi gdzieś z tyłu. Dojdą te jeszcze miesiące, powiedzmy zimowe, gdzie ta aura też jest taka, że łatwiej się bronić niż konstruować akcje na różnych płytach. Oczywiście tego teraz nie ma, ale ja tu widzę pewien problem, że jak Lechowi nie dojeżdżają liderzy, to za bardzo nie ma pomysłu, jak grać. Wróćmy, Paweł, jeszcze na moment do Legii, do tej rywalizacji z Midtjylland, bo Dawid tutaj mówił o pewnej pokorze Legii Warszawa, że tak trzeba pewnie do tego rewanżu podejść, ale ty miałeś okazję to wszystko z bliska obserwować w tym pierwszym meczu rozgrywanym na wyjeździe. Była taka złość w zawodnikach Legii, w całej drużynie, że jednak znów trochę zawiedli w defensywie, że dali sobie strzelić 3 gole, że czuli, że mogli wracać do Polski z lepszym wynikiem, że jakością w tym meczu przeważali. Czy ten remis został przyjęty z takim, powiedzmy, zadowoleniem? Właśnie pytanie, czy przeważali jakością piłkarze Legii? Bo pamiętam spotkanie. Tylko jeszcze łączenie z Samuelem, który też był na miejscu, i on mówił, że ta pierwsza reakcja po spotkaniu była taka dosyć nerwowa ze strony piłkarzy Legii, jakby nie do końca byli zadowoleni z tego po prostu jak zagrali, z wyniku tego meczu. Trzy razy goniłeś też. Znaczy no właśnie, trzy razy goniłeś, więc i tutaj czy byli źli? Myślę, że szanowali ten wynik, bo zdawali sobie sprawę, że no w pewnych sytuacjach, gdyby tam Midtjylland, nie wiem, lepiej wykonało ostatnie podanie, ostatnie zagranie, żeby raz Bartek slicznie wybijał piłki z linii bramkowej, to też mogłoby się skończyć trochę inaczej. My mamy w Polsce, myślę, że często taki problem, że pamiętamy tylko o tym, co było ostatnio, tak? Czyli jak ktoś zagra fatalną pierwszą połowę, ale zagra znakomitą drugą, to mówimy, że zagrał świetny mecz, a prawda jest taka, że mógł nam zostać w głowach ten obrazek, kiedy Blaż Kramer wychodził w ostatnich minutach. Trochę zakopał. Znaczy no przy tym wyniku 3-3, gdzie mógł zagrać Maćkowi Rosołkowi, a ja tak obserwując sobie tę sytuację na żywo, wydawało mi się, że on go po prostu nie widział, że jednak miał wzrok skupiony na piłce i po prostu źle przyjął piłkę, w sensie nie otworzył się tak na Macieja Rosołka w tej sytuacji i to był problem, mimo że z tego wynika później nasz taki obraz. Ja uważam, że 3-3 to był taki wynik raczej zasłużony, bo obie drużyny stworzyły podobną liczbę sytuacji. Wygrałem zakład, tak, z Rafałem Augustyniakiem. Ale spojrzałem mu w oczy, tak? Po tym 3-3? Nie, no tak. No August, kiedy wychodził z szatni, to przyszedł, mówi: Pawka, pamiętam, rozliczymy się w swoim czasie. No prawdopodobnie, nie wiem, przekażemy Rafała koszulkę na jakąś licytację albo coś w ten deseń. Ale teraz tak... czekam na zakład z Blażem Kramerem. Wygrasz? I jest jedna osoba, która chętnie by przejęła od siebie koszulkę. Ja mogę nawet wylicytować. Ale o co trzeba się założyć, panie Maciej? Ale panowie, tak. Zakładaj się, o co chcesz, ja w to nie ingeruję. Ja nie, ale mówimy o tych sytuacjach, no to jeżeli chodzi o tą grę w defensywie, to tak, no to widać, że co rywal stworzy w Europie, to wpada. W Ekstraklasie masz takie momenty, że po prostu niektóre sytuacje uchodzą ci płazem, tak? No to jeszcze inaczej cię zapytam, czy ty... jednak regularnie tracone gole w rozgrywkach europejskich pucharów, czy sztab Legii, analizując to, co się dzieje, widzi pewne podobieństwa, albo czy jest w stanie w miarę, twoim zdaniem, złożyć to w całość i stwierdzić, dlaczego tak się dzieje, ewentualnie... Maciek, jak możesz nie złożyć w całość to, że nie wiem, no rzut rożny podarowujesz, tak, ten pierwszy rzut rożny, pierwszy gol. Z rzutów rożnych Legia traciła bodaj z Ordabasami, z Austrią w jeden chyba jeden gol i teraz z Midtjylland, z autu, no strzela ci gola, puszczanie po łomice, ale to akurat ten wrzut piłki z autu, to nie powiedziałbym, bo sobie też to sprawdzałem, średnia wzrostu, że i tak dalej, no zabrakło do skoku, tak?
No, bramka trzecia dla Midtjylland. No, Patryk Kun zamiast zrobić dwa kroki do przodu i zostawić napastnika na spalonym, po prostu wszedł z nim w pojedynek fizyczny, w którym od początku do końca był skazany na porażkę, tak? No, bo jest po prostu zawodnikiem o gorszych parametrach siłowych i tutaj no, są te pojedyncze błędy i to są takie błędy, których po prostu ci Europa nie wybacza, a Ekstraklasa ci wybacza, no bo nie wiem, mecz z ŁKS-em Łódź, Kai Tejan jedzie pół boiska sam na sam z Kasprem Tobiaszem i trafia w słupek. Myślę, że w piłkarz Midtjylland, ten napastnik wypożyczony z Benfiki, ja nie pamiętam w tym momencie jego nazwiska, Frank Colino, taki był? To on, no on po prostu na 10 takich sytuacji 9,5 trafia, tak? Bo jest po prostu lepszym zawodnikiem, prezentuje wyższą jakość. Problem w defensywie jest, oczywiście widać to po liczbie straconych goli, ale jeżeli byśmy się zastanowili nad liczbą sytuacji stwarzanych przez rywali, to nie jest to tak, że nie, Midtjylland stworzyło 10 sytuacji i 3 trafiło. Midtjylland stworzyło 4, 3 trafiło. 3 celne strzały chyba były, nie? No mówię, raz tam Bartek Sliż wybijał jeszcze z linii bramkowej tak, tą sytuację. Jeżeli spojrzymy na mecz z Austrią Wiedeń, ten szalony, to Austria Wiedeń no miała poprzeczkę, czy coś więcej? Czy Kasper Tobiasz się popisał jakąś fantastyczną interwencją? No nie, tak samo. Masz 4 sytuacje, 3 wpadają. To jest to, co mówiliśmy o Filipie Bednarku. Mecz w Warszawie z Austrią Wiedeń. 3 sytuacje Austria stwarza w Warszawie, 2 wpadają. No skuteczność jest powyżej 50-60% tych zespołów. W Ekstraklasie no skuteczność naszych zespołów jest po prostu trochę niższa i Europa tego nie wybacza, takich sytuacji. Ale to nie jest zaskoczenie. No tak, no nie jest. Bo Lech to samo przerabiał, dlatego był ciężki szok, bo jak wtedy Wettlesen miał z Bodo taką patelnię w Poznaniu, on tego nie trafił. I gdyby to trafił, to wydaje mi się, że ta historia by się inaczej zakończyła. A jeszcze można wrócić, jak Marfiński miał patelnię w Bodo i też powinien to trafić, a wiemy, jak to się wszystko pokończyło. Prawda o Legii będzie taka, że czwartkowy mecz to zdefiniuje. Czy te gonitwy i te fajne granie na ile? 14 strzelonych, 12 straconych. No masz 26 tak? goli w 5 meczach. 5,2 no średnia okay. w meczu, nie? Szukaliśmy i dotąd odpowiedzi nie znaleźliśmy, chociaż ja też rzucałem weter w live'ie pomeczowym. Czy kiedykolwiek zdarzyło się, żeby w eliminacjach europejskich i nie ma tu mowy o jakby spadaniu z wyższego pucharu, czy tam powiedzmy z Ligi Mistrzów do Ligi Europy i tak dalej. Czy kiedyś jakiś zespół awansował, tracąc tak dużą liczbę bramek? No wiesz, też trzeba wziąć pod uwagę, że Legia nie grała w pierwszej rundzie, więc mogłoby być tego teoretycznie jeszcze więcej albo jeszcze mniej. No, bardziej mi chodzi o to, że to wszystko się okaże w czwartek. Jeśli Legia wejdzie do grupy, to każdy powie, to tak można grać, bo zawsze się mówi o defensywa. Znaczy, wiesz, Dawid, ja sobie dzisiaj przed programem usiadłem i z ciekawości wrzuciłem na przykład ostatnie nasze historie, kiedy polskie zespoły nie wchodziły do europejskich pucharów. Nie wchodziły. I wrzuciłem sobie na przykład taki Raków Częstochowa, który odpadł ze Slawią Praga. Stracił 3 gole wtedy w całych eliminacjach. Jednego u siebie i 2 na wyjeździe. No to była taka i Rakowa Częstochowa obie, nie ma. Legia Warszawa z Rangersami odpadała, Aleksander Wukoś był trenerem. 7 meczów na 0 z tyłu, w 8 w ostatniej akcji meczu wtedy strzelił Morelos, taki był chyba napastnik w Glasgow Rangers. Strzela ci gola w 93 minucie, tracisz jednego gola w eliminacjach? Nie ma ciebie. Ja to biorę w ciemno. Strzelasz 5-3, tracisz, okej. Okay. Super, jest show. Ale ja trochę inaczej odczytuję to, co Dawid mówi, czyli że dotąd Legii udawało się jednak wracać, ale pytanie, czy nie dojdzie w tym najważniejszym momencie do takiej sytuacji, że ten jeden raz nie zdążysz nie wrócić, że stracisz o jednego gola za dużo, że to wszystko są pewne sygnały ostrzegawcze, które masz i fajnie się gra w ten sposób, że, więcej, taki... że jedno więcej strzelasz, bo generalnie to się po prostu przyjemnie ogląda. Pytanie, jak daleko i czy jesteś w stanie na tym zajechać właśnie do fazy grupowej? No to z drugiej strony możemy odbić piłeczkę, że za chwilę może ta tendencja się skończy i Legia będzie wygrywała, nie wiem, po 1-0, tak? No bo to możemy wiesz, Paweł, na dwoje babka wróżyła w ataku. To też wiesz, nie wiem, czy też nie wynikał plan taktyczny, no teraz masz taki atak, że wchodzisz... Ale nie masz planu taktycznego, że tracisz 3 gole, no bo to żaden trener nie ma takiego planu taktycznego, że. Ale to właśnie widzisz. 3 gole, bo to się... No oczywiście, ja też bym chciał naprawdę, chciałbym w ciemno brać to, że polski zespół w europejskich pucharach strzela w czwartej rundzie 3 gole, a żadnego nie traci. Ja biorę w ciemno taki scenariusz, niech to będzie, nie wiem, Legia, Lech, Raków, Pogoń, Górnik, Łęczna, Warta, Poznań, Stal Mielec. Ktokolwiek by tak nie był. Chciałbym, żeby tak było, bo po prostu no, nasz futbol dzisiaj jest w takim momencie i w takim miejscu, że w czwartej rundzie eliminacji, okej, okay, tracimy 3 gole, ale 3 strzelamy też, tak? I tu też trzeba to piętnować. Kiedy Liverpool i Jurgena Kloppa też były takie szalone mecze, 5-3, 5-2, 4-2, to Maciek, ty doskonale pamiętasz, był taki sezon też, że tam padło mnóstwo tych goli, te mecze były szalone, to mówiliśmy o rock'n'rollu w wykonaniu The Reds, a tu mówimy, cały czas skupiamy się na tym. Oczywiście te braki są, wszyscy są tego świadomi. Nie, to jest to, co mówi Dawid, czyli dostaniesz weryfikację,
kwalifikacje w czwartek, jak awansujesz. No tak, to... No super, nie dość, że dałeś dużo rozrywki, to jeszcze dokładnie masz awans. Ale dokładnie, jeśli stracisz o tego gola za dużo, no to jednak okaże się, że ta kwalifikacja jest negatywna. Że podjąłeś, powiedzmy, źle to wyważyłeś. I okej, okay, atak nadrabia obronę, bo tu podaliście przykłady właśnie, no dobry jest ten przykład Aleksandra Wukowicza, tylko mówię, no też pamiętam to pchanie, no ja to tak mi się wydawało, Kulenowicza, który gdzieś potem został sprzedany. No pamiętam też przeprawę Dariusza Żurawia w tym sezonie pandemicznym. Oczywiście tam było po jednym meczu, no ale tam jednak cztery rundy szedł Lech i bilans goli był chyba 13-1. Tak, udało się tylko Szarelła w tym ostatnim meczu strzelić gola, więc to naprawdę różnie można interpretować. Dlatego mówię, no czwartek zdefiniuje, bo jeśli, nie wiem, Legia przegra 1-2, no to tutaj całe studio, które będzie, to będzie 45 minut o tym, że tak nie można w Europie grać, bo to się potem tak kończy, ale jak wygra Legia 3-2, to każdy powie tak, faktycznie, Paweł, no to dobra, czyli też tak można, czyli możemy iść na wymianę ciosów. Znaczy to jest zupełnie coś innego niż to, co oglądaliśmy do tej pory fundowane przez polskie zespoły w eliminacjach, tak? No nie wiem, nawet jak Legia awansowała do Ligi Europy za Czesława Michniewicza. Liga Mistrzów też pamiętam Legii. No ale wtedy ale Legia była rozstawiona. To, co się dzieje w przypadku Legii, właśnie te szalone mecze, to jest coś, co jakby zakładał Koster Unia i czy jego sztab. Czy to się trochę tak nie wymyka spod kontroli? Nie, to nie zakładał tego. No Maciek, no Legia w sparingach... Odejście asystenta też może mieć na to jakiś wpływ. Wiesz co, Legia w sparingach no, grała z silnymi zespołami, a gola strzeliła Legii tylko Lechia Gdańsk bodaj. O ile się nie mylę po błędzie bramkarza. I tak naprawdę no, nic nie zwiastowało tego, że tu będą takie szalone mecze. No bo patrząc na sparingi, patrząc na inaugurację z UKS-em, patrząc na pierwszy mecz z Rakowem Częstochowa. No cofnijmy się do tego meczu właśnie z UKS-em Łódź. Legia wygrywa 3-0. Tydzień wcześniej sięga po Super Puchar. Wcześniej ta seria sparingów, gdzie Legia straciła jednego gola. Czy wtedy ktokolwiek podnosił, że są braki w defensywie, że Legia słabo broni? Znaczy bardziej ja patrzę na ale to no kadrowo. Nikt o tym nie mówił. Nikt o tym nie mówił, Dawid. No, no takie są fakty. Dzisiaj mówimy o tym tak, bo w Europie tych goli po prostu pada za dużo. Za dużo Legia traci. Ja się z tym zgadzam. I trzeba to poprawić, trzeba to naprawić. Może trzeba grać bardziej wyrachowany może futbol. Może trzeba tam stawić obrońców, bo ja na końcu nie chcę się czepiać, ale masz trzech obrońców, z czego jeden normalnie gra przez całe życie na obronie, a dwóch gdzieś tam dopiero gra powiedzmy od roku. Też mi się wydaje, że to może być jednak pewien problem, że okej, okay, bo ja do tego Pankowa może nie jestem przekonany, ale jak on grał w lidze, to miałem wrażenie, że było widać, że gość coś na tej obronie w życiu pograł. A tak czasami jak patrzę na Augustyniaka i Ribeiro, szczególnie na Ribeiro, no to widzę, że on może chce, ale potem ale wybiera takie bezpieczne wybory. Mówiliśmy, Dawid, o tych najważniejszych meczach, że Legia nie przegrywa. Nie przegrywa w tym roku kalendarzowym, wiosną nie przegrywała. Rafał Augustyniak w każdym z nich był ale najlepszy. Znowu nie mówimy o poziomie europejskim czy o poziomie ligowym. Ale mówimy o znowu ligowym. O tym, że Rafał Augustyniak, znaczy dzisiaj, okej, twoja teza pasuje pod to, tylko że ona miesiąc temu byłaby abstrakcyjna. No ale dzisiaj Legia straciła 12 goli w 5 meczach, więc też... Jakby no słuchaj, no ostatnio Piotr Gurban tutaj nawet Jozue wrzucił do no tak, dyskusji i zrzucił na zasadzie, że to jest cała ta struktura źle funkcjonuje. Też może coś w tym być. Jakby ja nie jestem tak trenersko, nie patrzę na mecz, ale też fajnie Piotrek czasami powiedział, jeden ci nie przesunie tak jak miał przesunąć, ktoś musi wyjść ze strefy i to się potem dzieje. I dlatego potem czasami mam wrażenie, że jak ktoś z góry czegoś nie zrobi, to ci na dole, którzy grają bardzo wysoko i też się cały czas mam wrażenie jednak uczą tej gry w defensywie, szczególnie przy tak mocnym ataku, no to być może też Koster miał bardzo mądrze potrzeb do tematu. Nie no, panowie, tutaj mam w obronie tak jak mam, sprzedali mi Nawrockiego, no to dobra, no to na wahadłach też teoretycznie, no nie wiem, jak wychodzi Baku, no to też to jest zawodnik, który się uczy gry na wahadle. Ostatnio wygląda bardzo, bardzo dobrze, szczególnie te zmiany daje, więc może po prostu stwierdzono, tak, atak nadrobi obroną i to się na razie udaje. Zobaczymy, czy w czwartek dalej tak będzie, bo trzeba życzyć, żeby faktycznie tak było, bo jeśli tak będzie, no to znaczy, że podjęto dobrą decyzję, że mamy mocniejszy atak niż obronę, więc niech atak nadrobi to, co stracimy. Myślę, że nie zakłada Koster Unia iść tego, że atak musi strzelić 3, bo obrona 2 straci. Ale może też gdzieś jakby jest... graba w większym ryzyku, bo wiesz, że jesteś... Słuchaj, no tak jak się odnoszę, no jak ja zobaczyłem wejście Kramera w Danii, to ja sobie nie przypominam tak dobrego wejścia napastnika w drugiej połowie. No gość po prostu to, co presował, to był Mikel Iszak z najlepszych lat, albo nawet lepiej to wyglądało. Jeszcze ten, bo to akcję, co mówisz, co Kramer poszedł, to on sam odebrał tę piłkę chyba. Tak, on zagrał do Rosołka i ruszył, tak. A już nie mówię, że dostał pasa od Rosołka, praktycznie wiesz, lepiej się tego nie dało wykończyć po tym krótkim sumie. Ten bramkarz nawet tak się zdziwił, że to tak dobrze poszło. Znaczy, trochę się odsłonił. Jeżeli byśmy sobie złapali stop klatkę w momencie strzału, bramkarz, słupek, tam to było, nie wiem, z 20 centymetrów, znaczy nie, no więcej. Ten strzał był 40 ten, tak? centymetrów, żeby tę piłkę zmieścić, nie? To nie jest dużo, tak? No i jednak no, ta piłka uderzona rogalem padła. Dobry mater, żeby kolejny plusik przy Rosołku postawić.
Ale to... Nie, ale się zgadzam. Poziom zaufania kibiców Legii do tego zawodnika nie jest wysoki. No, ale chyba rośnie, tak mi się wydaje. Co, ja mam wrażenie, że to jest tak, że dzisiaj rośnie, a za dwa dni albo za trzy znowu być nie. Znaczy musi więcej strzelać na pewno, ale daje konkrety. Co wchodzi, to jest jakiś konkret i właśnie o tym mówię, że zobacz, że wchodzi ci z całym szacunkiem taki rosołek i coś ci daje. A tak patrzeć na obronę Legii... My tam potem... w tym naszym zakładzie to były tylko gole w lidze, tak? Maćka Rosołka. To były w lidze, no. Tam to wszystko, co dotyczyło Ekstraklasy. To zobaczymy, czy twoje przewidywania się sprawdzą, że Legia w czwartej rundzie odpadnie, bo moje się już nie sprawdziły, tak? Bo powiedziałem, że też też w czwartej rundzie Lech odpadnie, no ale stwierdzono, że jednak to się szybciej skończy. Skoro mowa o ofensywie Legii, to jeszcze ważna informacja dla was, bo mamy ciekawą ofertę w super becie na mecz Legii Warszawa z FC Midtjylland. Jest to kurs 300 na to, że Legia strzeli choćby jednego gola w meczu u siebie. Za postawienie 2 zł można wygrać aż 600, jeśli zakład oczywiście wejdzie. Oferta obowiązuje u Bukmachera Superbet z kodem promocyjnym meczyki 300. Wszelkie szczegóły znajdziecie w linku, który jest w opisie tego programu. Tam zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Natomiast teraz musimy sobie, do Legii jeszcze wrócimy i porozmawiamy sobie o potencjalnym składzie z Midtjylland. Natomiast musimy troszkę przejść do Lecha Poznań, bo ponad pół godziny i ten temat Lecha pojawił się zaledwie na kilka minut. Natomiast co tak naprawdę, Dawid, w ostatnim tygodniu działo się w Lechu? Bo tak rozmawialiśmy, że może się pojawić ten termin meczu teraz w środku tygodnia z Jagiellonią. Ostatecznie ten mecz nie będzie teraz rozgrywany, będzie poszukiwanie innego terminu, ale co Lech robi przez te ostatnie dni, co tam w klubie słychać? Nie wiem, tam słyszałem, że trener był nad morzem podobno. Prawda? No tam powiedzmy gdzieś tam zwiedzał Sopot, ale mówię niepotwierdzony, więc od razu nie wrzucam. I znowu kolejne dni wolne, bo wtedy przed rewanżem ze Spartakiem Trnawa też były trzy dni. No, teraz już pamiętam, chyba weekend był wolny, ale jakby no teraz weekendu nie było grania, więc rozumiem, że chyba Lech miał od wtorku się przygotowywać, jak dobrze pamiętam, do meczu z Górnikiem Zabrze, ale to mówię, to tak wrzuciłem bardziej anegdotycznie, bo gdzieś mówię, nie sprawdzałem tego, ale no wiemy, no Lech trochę powinien się skupić na pracy może teraz bardziej. Wiemy, że były te badania zrobione, o których też pisałem w tekście, to się potwierdziło pod kątem krwi, tam moczu, żeby ocenić wydolność. Dział naukowy miał przy tym także pracować. No wiadomo, zawsze mądry Polak po szkodzie, można powiedzieć, w tym wypadku Holender też, że gdzieś te przygotowania nie dojechały, mamy czas, no to sprawdzimy, dlaczego Milić nie może wytrzymać na przykład, no okej, no on grał najwięcej, więc tu jeszcze można by jakoś to zrozumieć. Ale no zostały wykonane te badania, raczej jest dość spokojnie w Poznaniu i no... Ale to znaczy, że nic te badania za bardzo... Nie wiemy, ja nie wiem jeszcze co one przyniosły, pewnie gdzieś tam będzie okazja zapytać trenera może na konferencji, chociaż nie będę miał okazji teraz na nie być z powodu tutaj innych obowiązków służbowych. Wydaje mi się, że jeszcze jest jednak taki klimat trochę niedowierzania w Poznaniu i wydaje mi się, że też się on powinien skończyć, bo Lech się przyzwyczaił do 2 lat grubych, tak trzeba jednak powiedzieć, bo mistrzostwo... Finał Pucharu Polski, tak, podium w zeszłym sezonie, gra do końca widzę konferencji, wiesz, kibic Lecha też się przyzwyczaił, że miałeś puchary w zeszłym roku od 7 lipca, praktycznie to z przerwą ile? Miesięczną, a i tak było w czerwcu losowanie, gdzieś ta koniunktura była, bo grane było do maja licząc. Sezon miał takie fajne tempo, grałeś w lidze. Tak, cały czas coś się działo i też uważam, że Lech powinien się teraz nauczyć, bo trochę za mało się dzieje wokół Lecha. I jednak uważam, że to klub coś powinien zrobić takiego. Zaczęły się dziać takie rzeczy, jak to jakieś zdjęcie wyszło. No i... takie rzeczy zawsze wychodzą, kiedy dzieje się najlepiej. Właśnie. Znaczy, może nie, okej, no nie najlepiej. Ja bym powiedział, że po prostu no, jest taki marazm nastał. Nie było też meczu w weekend. To jednak była taka dobra reakcja. Przegraj z tym Śląskiem Wrocław jeszcze. Dlatego tu się zgadzam z Mikaelem Szakiem, że może nie, że kryzys, ale sytuacja jest poważna i każdy sobie tego w Lechu zdaje sprawę, ale no jakiegoś takiego, nie wiem, może brakuje mi takiej dyskusji wokół Lecha, bo to co Paweł powiedział, no dzisiaj normalnie, dzisiaj jest wtorek, to może nie, ale dzisiaj pewnie by przylecieli rywale, czy jutro rano byłaby konferencja, oficjalny trening, tak, przyjechałby media, dziennikarze, jest dyskusja o Lechu, tego teraz nie będzie. Nie wiem, jak ja sobie z tym poradzę. Oczywiście. Można zawsze zrobić jakiś media day, no, rozładować znaczy, ale też na przykład, to jest, ja nie mówię, ja tu nie jestem osobą, która coś powinna mówić, ale dla mnie jest trochę za cicho. Nie, ty powinieneś mówić. Znaczy ja mówię właśnie, tylko ja nawet tak się próbowałem czegoś wczoraj dowiedzieć, to nie bardzo było co, no nie wiem, że 17 200 biletów jest sprzedane na Górnik Zabrze, nawet za tydzień, no to możemy podyskutować, czyli 20, 25, no
ale wiesz, no to jest Lech Poznań jednak, no powiedzmy, ja oczekuję od Lecha Poznań w meczu domowym o Mistrzostwo Polski, gdzie Lech jest jednym z głównych kandydatów, że te 20 tysięcy na tych trybunach przy takiej pogodzie jednak, że cały czas lato, no powinny być, więc to dla mnie nie jest jakieś, nie wiem, zaskoczenie, to by jakby była dycha, to bym powiedział, że no to trochę też kibice stwierdzili, że stracili zaufanie do Lecha Poznań. Naprawdę nie wiem, co mam szczerze mówiąc. Musisz szyć z niczego. Powiem tak, biorąc pod uwagę, że nic się w Lechu nie wydarzyło, wypowiedź trwała bardzo długo. No to nie wiem, czy to jest dobrze, bo ktoś powie, że o niczym gadam cały czas. Nie wiem, widziałem, że Nika Kwekweski na kadrę pojedzie, że Micha Blazić został powołany do kadry Słowenii. No ale to są takie tematy, nawet bym powiedział, niezastępcze, tylko takie, no fajnie, nie? Coś się dzieje tam. Rezerwy przegrały w weekend z Radunią Stężyca w piątek o 0-1 i tam jest ciężka sytuacja. A mówię z tego powodu, że widziałem na przykład, że rezerwy Zagłębia Lubin i UKS-u to są dwie pierwsze drużyny w tabeli drugiej ligi, ale raczej tam szoruje pod nie, więc można powiedzieć, że no na kilku frontach w Lechu jest trochę gorzej, ale sam jestem ciekaw, jak to się odkręci, bo przecież to nie jest tak, że tutaj ktoś na czacie pytał, że ja mówiłem, że dla Lecha obowiązkiem jest Mistrzostwo Polski. Może nie, że obowiązkiem, ale uważam, że Lech jest głównym faworytem, jeśli Legia wejdzie do grupy, do tego, żeby być tym mistrzem Polski właśnie z tego powodu, że nie będzie granic o 3 dni, ale tutaj jest gwiazdka, trzeba patrzeć najpierw na siebie, jak ta drużyna będzie wyglądała, jak będzie funkcjonowała, tym bardziej, że Górnik Zabrze, no to nie wiem, czy się Paweł zgodzisz, ale wydaje mi się, że to jest, nie wiem, obok Korony Kielce, chociaż teraz Zagłębiu Lubin pokazali, że też tam kilku piłkarzy potrafi grać w piłkę, szczególnie ci Hiszpanie, że Górnik Zabrze tak, no chyba jest jedną z najgorszych, a nie najgorszą. Znaczy, no teraz początku. Właśnie, Maciek, chciałem rozmawiać o Jagiellonii, Górnik na początku programu, nie, ale wydaje mi się, że w Białymstoku to trochę też sędzia Tomasz Kwiatkowski. Ale wiesz, potem patrzysz na ten Lukoszek na lewej obronie gdzieś, który widzę w Spadkowiczu na lewej pomocy. Ale dostał czerwoną kartkę, Dawid, no taką dość mocno kontrowersyjną moim zdaniem. Ja mam dziwne wrażenie, że ten Górnik nawet jakby tej kartki nie dostał, to wiesz, ten Bielica niepewny taki, kurczę, no, też. Tak, no, tam tak, się tak, dużo rzeczy, Podolskiego prawda. Nie ma praktycznie. Wszedł teraz ten Czech, fajny zawodnik, on im ukopisał teraz. Słowak, przepraszam, Kapralik, tak? Kapralik. No to dał już gola pierwszego, gdzieś tam trochę przypadkowo wpadł. Nie, no to jest w ogóle, to jest pan piłkarz dla mnie będzie i w tej lidze coś pokaże. Masz tego Jokotę, który jest bez formy, tam da się coś z tego zrobić. Rasak też nie jest z najwyższej dyspozycji, Olkowskiego teraz do środka przesuwają. Więc szczerze mówiąc, Lech, będąc po dwóch tygodniach, chcąc zareagować na takiej sportowej złości, dostaje idealnego przeciwnika. Choć też chciałbym przypomnieć, że wiosną Lech zagrał u siebie z Górnikiem Zabrze, przegrał chyba 0-1 i moim zdaniem to był najgorszy mecz Lecha Poznań, jaki rozegrał wiosną tamtego roku. Skoro mówisz o Górniku, to choćby Tomasz Sujewicz pisze, no, Górnik Zabrze na chwilę obecną pierwszy kandydat do spadku, czyli ty... Zresztą tam jakoś jest. Rozumiem, jeśli myślisz sobie o meczu z Górnikiem, to z takiej perspektywy trochę poprawy nastroju wokół Lecha, tu nie chodzi tylko o to, żeby wygrać, ale też zagrać w sposób ciekawy, efektowny, strzelić 2-3 gole. To jest po prostu wygrać, bo nawet jak powiedzmy, oczywiście znowu będą dyskusje, bo Lech jest klubem medialnym, my tu usiądziemy za tydzień i powiemy, no faktycznie, nie wiem, Lech wygrał, przegrał, zremisował, ale ta gra wygląda średnio. No John Van den Brom sam o tym mówi, że on nawet często nie patrzy przez pryzmat wyniku, tylko jak wyglądała gra jego zespołu. Więc też będziemy na pewno na to patrzeć, ale Lech jest w takiej sytuacji, że musi trochę też odbudować zaufanie pewnie piłkarze sami do siebie, bo to co się stało i też nie masz takiego momentu, żeby zareagować. Nie wiem, czy mecz z Rakowem, gdyby on się teraz odbył, byłby dobry. Wiadomo, Raków jest zamieszany w rozgrywki pucharowe, więc może dla Lecha byłoby to dobre. Ale no, to dobry mecz taki na reakcję. Pytanie, czy też ten Górnik się jakoś tak w końcu nie otrząsnie, bo tam są piłkarze do gry, chociaż nie wiem, no Rafał Janicki w środku też mi jakoś bardziej to przypominało Rafała Janickiego z Lechii Gdańsk ze starych czasów, niż powiedzmy z takich, który w Górniku coś dawał. To Alan Czerwiński ma być zastępcą Joela Pereiry na prawej obronie podczas kontuzji tego dotąd podstawowego prawego obrońcy Lecha. Jak ty to widzisz, bo też były pewne takie sygnały, gdzieś tam pojawiały się w mediach, że może Lech jeszcze będzie szukał kogoś na prawą obronę, to wydaje się, że już jest nieaktualne. Na te kilka tygodni Alan Czerwiński jako zastępca Pereiry to cię przekonuje? No. Nie powinno to jakoś martwić, no mówimy o dość jednak takim zawodniku na naszą ligę w pewien sposób, nie wiem czy solidny, to będzie chyba dobre słowo, oczywiście Alan jak nie jest w jakiejś wysokiej formie, no meczu ze Śląskiem zagrał słabo, bo nawet bardzo słabo, a jeszcze sobie przypomnę sytuację ze Spartakiem Trnawa, no to tam zachował się jak junior przy tej jednej sytuacji, to naprawdę... No nie przystoi takiemu zawodnikowi, ale powiedzmy no na naszą ligę, no to Alan Czerwiński jakąś tam solidność daje, ale tak jak teraz wymówiłem tą nazwę Spartak Trnawa, to mam dziwne wrażenie, że
bo też sobie sprawdziłem przed programem, taki wątek tutaj wrzucę, że Lech 5 razy, przepraszam, wyłożył się w trzeciej rundzie eliminacji jakiegokolwiek europejskiego pucharu, 5 razy i 5 razy był rozstawiony. 5 razy też Lech w XXI wieku grał w fazie grupowej, więc można powiedzieć, że ten sukces w pucharach i ta porażka w pucharach w trzeciej rundzie szczególnie, no to nie jest jakiś przypadek i mam takie dziwne wrażenie, że ten Spartak Trnawa, jak już tak wrzuciłem do dyskusji, to jednak na przykład za rok, czy za 2, czy za 3 będzie taką przestrogą znowu dla Lecha. Ja kiedyś był Stjarnan czy Żargilis, oczywiście ćwierćfinał Ligi Konferencji trochę to skasował, zresztą słusznie i także ta ostatnia przygoda Lecha w pucharach, gdzie przebojem się wdarli do fazy grupowej za kadencji Dariusza Żurawia, no to ten Spartak Trnawa będzie bolał jeszcze dłużej niż się komukolwiek wydaje. Widziałem ostatnio, wrzucili chłopaki na kanał nasze zgadnij kto to i tam pojawiło się Spartak Trnawa, jeden komentarz był, że chyba ten odcinek był nagrywany tak? Przed rewanżowym meczem. No tak, chyba, chyba nawet przed pierwszym meczem było. Chyba tak. Tak już do tego wracamy. Kwestia obsady bramki to też zawsze w kontekście Lecha się pojawia, no ale spodziewasz się, że na jesień ten człowiek, który zagra z Górnikiem, to będzie po prostu bramkarz na rozgrywki ligowe, czyli Bartosz Mrozek albo Filip Bednarek, i do którego ci bliżej? Zobacz, ile my tematów tu już rzuciliśmy, jak meczu nie było. No powiem tak, z moich informacji wynika, że no to się może jeszcze zmienić. Z Górnikiem Zabrze ma wyjść Bartosz Mrozek jako pierwszy bramkarz. Nie wiem, czy to będzie decyzja na stałe, bo ja kompletnie nie rozumiem tej polityki z bramkarzami w Lechu, bo takie trochę zaczyna to przypominać, wezmę kapelusz, wylosuję nazwisko, a potem w sumie gdzieś przekaz z klubu jest inny. W reprezentacji kiedyś tak było, pamiętasz? Coś tam z... Między Fabiańskim a Szczęsnym. Aha, nie, to też. Pamiętam. Nie, Dudek czy Matysek, tak, Dudek czy Matysek. Więc bardziej może to trochę to przypomina. Wiesz, to też nie rozumiem trochę tej zmiany na Śląsk Wrocław. Na zasadzie, bo trener potem to mówił, że okej, chcieliśmy coś zmienić, to zmieniamy bramkarza, ale nie obwiniam go za stratę 3 goli ze Spartakiem Trnawa. No ale co, Filip Bednarek faktycznie tak pomyślał, że ej, usadzili mnie na ławce w meczu ze Śląskiem Wrocław, puściłem 3 w Trnawie, ale jak trener mówi, że to nie moja wina, to pół biedy. A teraz jak na Górnik Zabrze wyjdzie Bartosz Mrozek, no to nie wiem, no tak słyszałem, no może to się jeszcze zmienić, wiemy, że teraz będzie trening, jeśli chodzi o tydzień treningowy od wtorku, może ktoś będzie wyglądał lepiej, chociaż mam wrażenie, że ta decyzja bardziej jest taka... Nie wiem, nie treningowa, a taka gdzieś tam, nie wiem. No taktyczna, transferowa, tak? A może tak nawet. No nie wiem, no z drugiej strony, jak ty byś miał dzisiaj postawić na Mrozka czy Bednarka, no też inaczej, masz nie kierowałbym dwóch się ludzi, transferem. Może, tak, czy ty widzisz między nimi ogromne różnice, jeśli chodzi o postawę w bramce? Na pewno też trzeba spojrzeć na to, że bluza Lecha waży i o tym wiemy. I Filip Bednarek już sobie umie z tym radzić, czy jest dobrze, czy źle, no to powiedzmy zna ten stan, kiedy jest źle i zna ten stan, kiedy jest dobrze. Bartosz Mrozek tego jeszcze nie wie. On zaliczył dopiero pierwszy debiut, jeśli chodzi o ligę, o pierwszy skład w barwach Lecha Poznań, bo on wcześniej grał w pucharach. W europejskim pucharze zagrał Żargilisem, więc to też jest w pewien sposób niewiadoma. Też dostał 3 ze Śląskiem. No nie miał tam może jakoś dużo do powiedzenia przy tych bramkach, ale też czy już zgarnął, więc niech zadecyduje po prostu trener, ale niech już to będzie taka decyzja przemyślana po prostu, a nie, że nie wiem, za 2-3 kolejki i taka na całą rundę, czyli stawiasz na kogoś i niech on broni, wydaje tak? Mi się, że a nie, że za dwa tygodnie znowu będziemy dyskutować, a może jednak zmiana, a może jednak ten drugi wejdzie do bramki. Się okaże, Mrozek wejdzie, wpuści 2 babole gdzieś na przedpolu, poleci w maliny i znowu ta dyskusja wróci, czy on umie grać na przedpolu, no bo też na przykład to dało się zauważyć, że jednak meczu ze Śląskiem trochę Mrozek gorzej wyglądał w rozegraniu piłki. Też może to ktoś wziąć pod uwagę, ale mówię, no gdzieś słyszałem, że bliżej dzisiaj pierwszego bramkarza jest Bartosz Mrozek. No w zeszłym roku w sumie było podobnie, bo nie, Artur Rutko chyba 6 meczów zagrał. Tam oczywiście kontuzja sprawiła w rewanżu z Dinamo Batumi, że on usiadł na ławce, ale czasami tak jest. Usiądziesz i siadasz na dobre. No też była decyzja w Legii, tak jak Ładun wszedł, to chyba jak Tobiasz wyzdrowiał, no to nie wiem, czy te 2-3 pierwsze mecze też przesiedział na ławce, dopiero potem chyba na Wartę wskoczył. Już nie pamiętam i tam puścił też taką bramkę, powiedzmy, gdzie można gdzieś było mieć zastrzeżenia, no ale okej, wskoczył już bronił, Puchar Polski też bronił. Więc to są trudne decyzje, zobaczymy, ale przydałaby się taka chyba klarowna decyzja faktycznie. Ty jesteś jedynką, nie wiem, na najbliższy miesiąc, na najbliższe 2 miesiące gość wie, czy broni dobrze, czy broni źle. Może Filip też by usiadł na ławce rezerwowych, spojrzyłby na tego Mrozka i by zobaczył, no chłopie, to zobaczymy, jak sobie teraz poradzisz z tą presją, która jest tutaj. Nie wiemy, jak sobie poradzi Bartosz Mrozek. Pytanie do ciebie jeszcze, Dawid, o wypożyczenia. Co z wypożyczeniami Wilaka czy Pingota, bo chyba występy w rezerwach są bez sensu. No pytanie, kto by ich chciał, bo wydaje mi się, że ekstraklasa to dla obu chłopaków dzisiaj mogą być nieco za wysokie progi, jeśli mówimy o takiej regularnej liczbie minut podnoszonych z boiska. Pewnie pierwsza liga, Max był przecież na wypożyczeniu w Odrze Opole, wrócił z tego wypożyczenia.
pewnie coś się dzieje, bo był temat Warty Poznań, tylko wiemy, że Warta jeszcze chce ściągnąć stopera, gdzieś Bartkowski schodzi niżej teraz, więc gdzieś ta konkurencja też tam rośnie, tematu nie ma. Może coś się jeszcze wydarzy spontanicznie, faktycznie no Filip Wilak, gdzie chyba w zeszłym sezonie strzelił 13 goli w rezerwach, no wydaje mi się, że nie ma sensu dublować sezonu i udowadniać, teraz chyba karnego nie wykorzystał w ostatnich spotkaniach, żeby po prostu tym chłopakom dać szansę na poziomie pierwszej ligi. Faktycznie to pewnie byłaby dobra decyzja, ale nie słyszałem, żeby coś w tym temacie się działo tak na już. No jeszcze dzisiaj jest 29, tak do 4 jest czas, więc jeszcze będzie jedna kolejka. 4 rano chyba tam się okno zamyka. No to dobra, to tam, jak ktoś będzie w potrzebie po kolejce, to wie, do kogo numer w Lechu wykonać, żeby gdzieś tam w tych tematach pogadać. To czas, panie Pawle, teraz jeszcze wrócić do składu Legii na mecz z Mytyliant. Jak ty to widzisz? Bo znów chyba poruszamy się tak naprawdę, jeśli chodzi o niewiadome, to jednego, dwóch nazwisk. Jak ty to widzisz? Oczywiście znów powstała po tym meczu z Mytyliant dyskusja na temat tego, kto w bramce, ale chyba tutaj nie możemy się spodziewać zmiany. Skoro zagrał Kasper Tabesz 5 meczów, to chyba wielkim zaskoczeniem byłoby postawienie na Dominika Chładona w tym meczu 6 w europejskich pucharach. Teraz możemy to powiedzieć uczciwie i oficjalnie, że nie przygotowałem grafiki z 11 na ten program, ale myślę, że możemy wyświetlić to sprzed tygodnia i ona będzie, będzie taka sama i tak z tego możemy wybrnąć, więc jeżeli tam Samuel ma gdzieś ją pod ręką, to ja się tutaj nie spodziewam jednak żadnej zmiany, że jednak Mark Gual na tej euforii, na tym, że znowu strzelił bardzo ważnego gola, co by nie mówić, to on w tym momencie jest w hierarchii przed Ernestem Muchim, pozostałe pozycje są w zasadzie no tak obsadzone i tak pewne, że tutaj nie ma kim rotować na tych pozycjach i się nad kimkolwiek zastanawiać. No, na pewno poza kadrą Steve Capuadi, który jest niezgłoszony do rozgrywek Ligi Konferencji Europy. Z tego, co słyszałem, to też raczej nie należy się go spodziewać w meczu z Widzewem Łódź. Jeszcze chcą mu trenerzy dać chwilę czasu na przepracowanie. Po przerwie na kadrę, raczej naprawdę zaczynamy go liczyć. Tak, tylko że trzeba pamiętać, że no nie wiem, w meczu z Mityland dwóch gości może złapać, nie wiem, kartkę, kontuzję i tak dalej, więc na dzisiaj Steve Capuadi raczej jest nieprzewidziany do gry na niedzielę, ale nie wiem, może w piątek o godzinie 8 rano się okaże, że będzie niezbędny na mecz z Widzewem Łódź i zacznie go w pierwszym składzie. Ale no, ta jedenastka, no to Tobiasz, Augustyniak, Jędrzejczyk, Ribeiro, Wszołek, Elitim, Slisz, Kun, przed nimi Josue i Guali i wysunięty Thomas Pekhardt. Skoro wspomniałeś o Capuadim, bo tu też często sobie rozmawiamy w takim kontekście transferowym, że nie każdy piłkarz jest sprowadzany na przykład do podstawowej jedenastki. Jak w Legii patrzą na Capuadiego? To ma być człowiek, który właśnie poszerzy kadrę, czy bardziej taki, który wejdzie i zmieni na przykład Ribeiro w roli tego podstawowego, półlewego, środkowego obrońcy? Jakie są takie założenia transferowe w przypadku Capuadiego, twoim zdaniem? Do rywalizacji. Do rywalizacji właśnie z Jurim Ribeiro, na to, żeby go naciskać. On ma trochę inne warunki fizyczne przede wszystkim niż Jury Ribeiro. Jest piłkarzem szybkim, dobrze wprowadza piłkę i tutaj no, on będzie z Jurim Ribeiro walczył o skład. Ewentualnie właśnie Jury Ribeiro może być przesunięty na to lewe wahadło, żeby dać odpocząć Patrykowi Kunowi. Może oni będą tworzyć wtedy Capuadi z Ribeiro ten duet w lewym sektorze, jeżeli chodzi o defensywę Legii. Ale trochę mnie dziwi taka, nie wiem, czy to tak ja odbieram, niechęć do Ribeiro na lewym wahadle, gdzie wydaje się, że gość ma dużo parametrów, żeby tam dobrze. No tak, ale Dawid, przypomnij sobie ten sezon, kiedy on został tutaj ściągnięty i on grał na lewym wahadle u Czesława. To dawno było, wiesz, może... Dobra, no ale jeżeli coś ci się nie sprawdzało, a się coś jednak sprawdziło, no to wracać do tego, co się nie sprawdzało, a bo może coś odpali, no to takie, no nie wydaje mi się rozsądne, ale no, ma być opcją, tak, w sensie, no może z konieczności tam występować, ale no generalnie to jest przewidziane do gry na jako ten lewy środkowy obrońca. No Kostar Unieć go zbudował na tej pozycji, to nie było przecież też tak, no przypomnij sobie pierwszą... Budował czy z konieczności, które budował, bo tak. No ale czy jedno wyklucza drugie? No wiesz, no nie wiem, no jestem zszokowany trochę tym, jak Ribeiro czasami wyglądał dobrze, a czasami jak wyglądał źle. Mam wrażenie, że czasami to jest taka, nie wiem, tykająca bomba i dobrze, że do Legii przyszedł taki zawodnik jak właśnie Capuadi, bo to jest obrońca, przede wszystkim obrońca i wydaje mi się też... Tutaj też w ogóle to Kuba Podkowski ostatnio zauważył, to jest najwyższy zawodnik, jaki w historii dołączył do Legii Warszawa. Tak, widziałem ten fragment, ale w sensie, jeżeli chodzi o Juriego Ribeiro, no to przypomnij sobie pierwszą rundę Juriego Ribeiro za czasów. Może tylko podpowiada wydawca czujny tego programu, zawodników z pola.
bo Konrad Jałocha był wyższy. Okej, okay. No to aż tak Legii nie śledzę, tu mamy dużo z ludzi śledzących Legię, także dobrze, że informują. Zawsze wiesz, na dobre podpowiedzi. Też pamiętam jakby tą czerwoną kartkę z Pucharu Polski, że no nie wiem, no jest to taki dla mnie trochę elektryk w obronie. No tak jak nie wiem, jak Barry Douglas wyjdzie w Legii. No ja się z tym nie zgadzam, na jakiej podstawie elektryk? No nie wiem, ile goli zawalił, ile meczów zawalił Legii. Dobra, usiądę no do tego, sprawdzę ostatnio. To rozmawiajmy o konkretach, a nie jest elektryk. Nie przekonuje, jak widzę jego Bejro w obronie. Wydaje mi się, że to jest właśnie fragment, że jak wyjdzie Kapuadi, to będzie na niego dobrze naciskał, gość potrzebuje konkurencji. Jest to też, uważam, plus, że jest to zawodnik o innym w ogóle charakterystyce, że no. Legia też pod różne granie, bo wydaje mi się, że Libero będzie bardzo dobry pod granie ze słabszymi. Tak, no bo to jest piłkarz, który się często wyprowadzi też wyprowadzi, ale też się wkleja jako środkowy pomocnik. Są takie fragmenty, kiedy Legia przychodzi do czwórki, Yuri Libero wchodzi po prostu jako ta szósteczka. Zresztą on w Portugalii grywał i na lewym skrzydle, na lewej pomocy i w środku pola były takie mecze, gdzie on był ustawiany. Mówi, no na lewy środkowy obrońca, on nigdy nie grał jako stoper, tak? On też się tego uczył, ale wydaje mi się, że akurat, no ja się nie zgodzę z tym mega i to jest mega krzywdzące, że jest elektryczny, bo to jest takie odkrycie Kosty Runiaicia w poprzednim sezonie, bo on tak naprawdę zaczął grać od rundy wiosennej na tej pozycji, bo jesienią tego było bardzo mało i tak mi się wydaje, że on akurat jest przy jego nazwisku przez ostatnie miesiące, w tym roku kalendarzowym, to raczej stawiamy plus niż minus. Ale czerwoną kartkę dał na Pucharze Polski. No dał, no to no dał. Są jakieś plusy, minusy, no zawsze tak możemy mówić. Były też informacje, to podawał Tomasz Ciąkała, że Legii zaoferowano Kamila Glika. Nie zdecydowano się na Glika z powodów sportowych, a nie finansowych. Dużo było też dyskusji, w ogóle Kamil Glik jest taką postacią, która mocno polaryzuje opinię. Ty jesteś wśród tych, którzy rozumieją podejście Legii, że jednak Kamila Glika nie chciała Legia, czy wśród tych, którzy twierdzą, że on taki zawodnik mógłby się przydać, biorąc też pod uwagę choćby problemy defensywne Legii i to, że nie zawsze w defensywie grają ci piłkarze, którzy nominalnie od lat są środkowymi obrońcami, tu czy Ribeiro, czy Augustyniak. Gdyby Legia okopała się przed własnym polem karnym, to wydaje mi się, że Kamil Glik byłby mega ważną postacią w Legii i mega istotną. Zresztą ja Kamila Glika cenię nie tylko z punktu widzenia piłkarskiego, ale też z punktu widzenia charakterystyki, tak jest. I charakteru jego, i podejścia w szatni, bo to jest gość, który on może być w klubie, myślę, 3 czy 4 dni, a z jego zdaniem byś się od razu liczył, bo ma w sobie taką charyzmę, ma w sobie to coś. No jest takim typowym szefem, tak? Ale przy tym graniu, kiedy Legia gra od własnej bramki bardzo dużo, kiedy Rafał Augustyniak w momencie, kiedy wyprowadza piłkę, wkleja się jako piłkarz na pozycję numer 6, wychodzi wyżej, tak? No bo Legia nie buduje przecież akcji jako trójka z tyłu, tylko Rafał Augustyniak idzie wyżej, schodzą troszeczkę wężej ci dwaj pozostali środkowi obrońcy, to Kamil Glik, nie wiem, czy sobie by w tej roli poradził. Oczywiście do takiego grania w Lidze Europy, jak przypominam sobie, jak Legia grała z Leicester, z Napoli, czy ze Spartakiem, gdzie Legia grała nisko i tak dalej, no Kamil Glik byłby nieoceniony. To co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. I tutaj, no powiem szczerze, że kurczę, takim moim kiedyś marzeniem było zobaczyć Kamila Glika w silnym polskim klubie, z którym by na koniec tej wspaniałej kariery po prostu zdobył Mistrzostwo Polski. Tak? No wiemy, że Janek podał informację, że jest bardzo blisko Krakowi. No z Krakowią raczej o Mistrzostwo Polski Kamilowi Glikowi będzie trudno, tak? Bo nie oszukujmy się, raczej w tym momencie Krakowia faworytem do złota nie jest. I takie mam mieszane uczucia. Z jednej strony rozumiem dział sportowy Legii, że to nie jest piłkarz o takim profilu i tak dalej, ale z drugiej strony mam cały czas jednak w głowie to, że to jest gość, który ma naprawdę no znakomitą karierę. Inna sprawa, ile dzisiaj Kamila Glika trzeba by było doprowadzać do takiej optymalnej jego formy fizycznej, tak? No bo wiemy, że on od kilku miesięcy po prostu nie gra w piłkę. Twoje, Dawid, zdanie na ten temat? Myślę, że też taką funkcję Kamila Glika pełni w Legii Artur Jędrzejczyk i chyba taka postać o takiej charyzmie i też to, co Paweł powiedział, ten styl grania jednak Legia, szczególnie w lidze, Gra bardzo wysoko i faktycznie no jeszcze no Kosta Runiaicia tak na przykład Trianta Fulopulosa czy Zecha nauczył wracać w pogoni gdzieś do obrony, ale oni też nie grali tam tak wysoko. Wydaje mi się, że dlatego też przychodzi Kapuadi, który no mówi się, że jest bardzo szybkim jeszcze zawodnikiem do tego, więc tu profilowo on pasuje i teraz gdzieś ten Glik to byłby idealny taki szef tej linii obrony gdzieś za Augustyniaka, ale to co Paweł mówi, no jak Legia przez Augustyniaka rozgrywa, no to nie ma opcji, żeby trzeba przez Glika rozgrywać, bo już widzieliśmy w reprezentacji,
że to nie idzie. Więc wydaje mi się, nie wiem, gdyby nie było na przykład dzisiaj Jędrzejczyka odpukać, miałby jakąś półroczną kontuzję, gdyby faktycznie, nie wiem, nagle się ktoś jeszcze rozsypał, to można byłoby to robić, aczkolwiek też to pewnie nie byłby taki wydatek na zasadzie mamy na to spokojnie pieniądze, wchodzimy, mówimy, że Legia te pieniądze też liczy. A co do Krakowi, to jakbyśmy zapytał o klub, do którego by najbardziej pasował Kamil Glik, to chyba wskazałbym Krakowie, bo tam lubią takich trzech wieżowców postawić, Gitę czy innych zawodników, chociażby Rodina, Rapę chyba, tak? Już teraz, Rupę, tak. Teraz mi się to... Jugas szczególnie, bo go też często fantazy miałem właśnie. I tam trzech takich gdzieś postawią, więc on idealnie będzie pasował. Krakowia stanie czasami z tyłu tych lepszych rywali. Glik wygra kilka piłek, gdzieś się przepnie. Jeszcze z przodu coś strzeli, więc uważam, że dla Krakowi jak najbardziej, ale faktycznie pod takie zespoły jak... Bardziej by do Rakowa pasował. O, pod Boraków czasami woli ale się... Ale też wyprowadza jednak tą grę. No tak, ale tam Farga do powiedzmy tego... jest tam kilku do wyprowadzania jeszcze lepszych. Nie? Tutaj mówisz konkretnie Legia gdzieś bardziej wszyscy... Ale on wiesz, w tej trójce on musiałby skoczyć za Arsenicia, na centralnego. No dlatego mówię, tutaj nie mówię, że Raków by go potrzebował, tylko jakbym widział pod grę Rakowa, to prędzej tam, bo jeszcze na przykład Tomek Petraszek, no to wydaje mi się, to dość podobni zawodnicy charakterologicznie, też bym go postawił w trójce, ale tak jak mówisz, no... Tu jest Arsenicz, tu jest Jędrzejczyk, więc fajnie, że Kamil Glik w ogóle do polskiej piłki wróci. Uważam, że Krakowia to dla niego jest dobry wybór, lepiej niż Wieczysta. Dajcie znać też wy na czacie, czy też w komentarzach, jeśli z odtworzenia oglądacie, czy wy byście widzieli Kamila Glika i jeśli tak, to dlaczego, jeśli nie, to też dlaczego. Jeszcze słówko, Paweł, bo przez to, że są europejskie puchary, no to te mecze ligowe Legii są tak trochę w cieniu, natomiast w niedzielę bardzo ciekawe wydarzenie. Legia Widzew o godzinie 17:30, przecież w poprzednim sezonie, jeśli dobrze pamiętam, mecz rozgrywany w piątek wieczorem, to był jeden z takich meczów na pewno z najlepszą atmosferą, zresztą remis 2-2, bardzo ciekawe spotkanie. Teraz oczywiście najważniejsze jest to, co w Europie, ale też ligowy klasyk jeszcze przed przerwą reprezentacyjną. Spodziewasz się, że to też będzie aż takie święto, biorąc pod uwagę, co się dzieje kilka dni wcześniej? Bo jeśli Legia by awansowała, no to naprawdę jeszcze taka okazja, żeby z przytupem zakończyć ten czas przed zgrupowaniem reprezentacji i budować taki optymizm na to, co się dzieje w Legii. Z kolei jeśli się nie uda awansować, to pewnie to ciśnienie trochę spadnie. Znaczy myślę, że ciśnienie na mecz z Widzewem nie spadnie, bo to są mecze naprawdę, które wzbudzają tutaj gigantyczne emocje. Mecze Legia-Widzew, Legia-Lech to są takie spotkania, no, które są ozdobą ekstraklasy. I tak jak tu Maciek mówiłeś, że no, pół roku temu w tym meczu 2-2 to była świetna atmosfera na trybunach, ale też było bardzo dużo jakości, jeżeli chodzi o wydarzenia boiskowe, zmiany akcji i tak dalej, zwroty akcji. Legia objęła prowadzenie, później musiała gonić, w sensie no, piękny gol Bartka Pawłowskiego z rzutu wolnego po rykoszecie, co prawda, ale wpadło i nie wydaje mi się, żeby tu było odpuszczone. Zresztą, jeżeli zobaczysz na licznik sprzedanych biletów, to tam też to się zapełnia i tutaj jeszcze jest piękna pogoda, no wszystko się skłania ku temu, zakończenie wakacji masz przecież, więc no tak idealny rywal wydaje mi się na to, żeby właśnie zakończyć wakacje z przytupem w takim klimacie pełnego stadionu, w jakim klimacie na boisku i tak dalej, to nie wiem, nie, to trudno tutaj będzie o jakiekolwiek dzisiaj przewidywania. Myślę, że będziemy, nie wiem, w piątek rano pewnie mądrzejsi na temat tego, ale wydaje mi się, że będzie atmosfera piłkarskiego święta. Wydaje mi się, dużą rolę w tym meczu może Widzew odegrać. Mam dziwne wrażenie, że to może być mecz o posadę dla Janusza Niedźwiedzia, bo chyba tak jakbym wskazywał, może to być najbardziej gorący stołek teraz w Ekstraklasie. I pytanie, czy Widzew zagra to, co zawsze gra, czyli gdzieś tak odważnie, szukając sytuacji strzeleckich, ale ja to zawsze uważam, że jest to jednak dość naiwne granie. Z Legią to się gdzieś opłaciło, taka pójście powiedzmy na wymianę ciosów, z Jordi Sanchez w lepszej dyspozycji, chociaż teraz po tej porażce ze Śląskiem to słabo to wyglądało, bo oglądałem sobie ten meczyk, więc tutaj też no, zobaczymy, jak Legia w czwartek wyjdzie, ale też wydaje mi się, że ten mecz powiedzmy w czwartek awansuje, że nie awansuje, zależy w jakim stylu, to mimo wszystko mecz z Widzewem to jest powiedzmy gdzieś osobna taka klamra. Jakby to był mecz z całym szacunkiem z jakimś innym rywalem, nie takim medialnym pod kątem Legii, to pewnie to by miało wpływ to co się wydarzy w czwartek. I tylko jedna rzecz, tak sobie myślałem, jak o tym składzie mówiliście, czy może gdzieś Kramer nie wywalczył jednak. Nie jest gotowy. Nie jest gotowy, aha, no to chyba, że, bo naprawdę, no takie wejście dała Pekar w tym pierwszym meczu, bo tam miał udział przy tej jednej bramce, bo związał tych dwóch obrońców, ale taki miałem wrażenie, że to był no, słabszy występ Pekarta. Kramer do zmiany, to naprawdę mnie oczarowało. Myślałem, że może coś
coś trener zamiesza. Jeden słabszy występ Pekharta nie może przekreślać jego tam, nie wiem, sześć poprzednich bardzo dobrych. Masz chłopa w gazie, gole. Tego Kramera, gdzieś strzelił ci bramkę na 3-3. Może pomyślałem, że można by go gdzieś, Maciej tu się zgadza, że można by go... Kramera zawsze. Można by... Nie, no naprawdę, no to też nie jest takie wejście, że wiesz... Chyba mamy kolejnego fana do kącika w Blaża Kramera. Nie, no naprawdę na mnie to wejście mega zrobiło wrażenie, bo był taki, wiesz, no nawet gdzieś ci obrońcy mi tu nadrozgrywali piłkę, a on, wiesz, para do jednego, para do drugiego gdzieś, potem ten odbiór. Wiesz, mamy człowieka, który chce dołączyć do naszej dyskusji, co prawda jest za tymi drzwiami, które tu przed nami, ale Samuel zwraca uwagę, że Kramer nie podał do Rosołka i potem się dopiero zrehabilitował. Dobra, to jest napastnik, to też trzeba wziąć pod uwagę, że ci napastnicy... Nie, no jak, gol był wcześniej. Rosołek podał do Kramera, ty mówisz o tej najpierw sytuacji, był gol, to... potem był... Tak, no to mówię, ja to czasami napastników, powiedzmy, wybaczam im takie coś, bo oni są sfokusowani na bramkę, więc to się ma prawo zdarzyć, że i tak Kramer w tej akcji zrobił więcej niż się spodziewałem. Ale nie, no nie możesz przekreślić tego, co Thomas Pekharta... Nie przekreślam, tylko meczach. Wiesz, no tak jak masz dyskusję Gualmucci i też powiedzmy tu się zastanawianie, Pekhart dużo dał, ale... Kurczę, no czemu nie? Ja może bym spojrzał. Ale dlaczego czemu nie? No gość był kontuzjowany dopiero, nie jest gotowy do gry, to jest jak nie jest rzecz. Gotowy, nie wiedziałem tego. Znaczy to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, no nie możesz, to jest tak jak, no nie wiem, uczeń zbiera piątki same i nagle dostanie trójkę, no to ten, co zbierał same trójki i nagle dostanie piątkę, no nie jest wiesz, lepszy. Tu idzie grał awans, a nie, no, ale wychodzi ci jakaś średnia wypadkowa z tego wszystkiego i jakaś uczciwość. Mi się naprawdę to podobało i powiedzmy znalazłbym argumenty, jakby się tak zmieniło. Rozumiem, ale to może skoro wszedł z ławki i dużo dał, to może jeszcze raz wejdzie z ławki. No może też tak być, no Muci tak wchodzi, Baku też tak wchodzi, więc jest to też jakaś no, diagnoza, albo po prostu, no widzisz, no może Kramer też tak, wiesz, wszedł na 15 minut, też był podmęczony rywal, też trzeba to wziąć pod uwagę, no może tutaj na to nie spojrzałem. Chyba. Na 30, tak? No to nawet 62. Na 30 chyba, tak, to gdzieś mi się umknęły te pierwsze minuty. Jeszcze jedna kwestia, Paweł, dotycząca bramkarzy Legii, ale nie tej obsady jedynki podstawowego składu, a twoim zdaniem w poniedziałek po południu, już po zakończeniu okna transferowego, jak będzie wyglądała kwestia bramkarzy Legii? Ilu ich będzie? Dobre pytanie, bo jeżeli chodzi o Czarka, Misztę i Ruch Chorzów, no to tak, taki temat faktycznie gdzieś się dzieje. Mam tylko wątpliwości, czy tam Ruch będzie stać na to, żeby wpisać klauzulę wykupu, w sensie, no wpisać zawsze można, tylko czy to będzie kwota realna do zrealizowania później, to co do tego mam poważne wątpliwości. No i dzieje się wokół Gabriela Kobylaka bardzo dużo, bo puszcza Niepołomice. Oczywiście te wszystkie wydarzenia z Kevinem Komarem w miniony weekend, wczoraj Szymon Janczyk z Weszło podał informację, że puszcza rozważa Gabriela Kobylaka, ale puszcza już rozważa Gabriela Kobylaka, no kilkanaście dni temu, tak, już po starcie Ekstraklasy, bo jest tam taki model, że jednak młodzieżowiec ma być bramkarzem i Gabriel Kobylak spełnia to kryterium, już zresztą w Niepołomicach wcześniej był i był też jeszcze w takim jednym innym klubie, gdzie grał też jako młodzieżowiec i ten klub też go chce. Myślę tutaj o Radomiaku, bo w Radomiu chyba nie są do końca zadowoleni z wypożyczonego z Lecha Poznań Krzysztofa Bąkowskiego, który na razie nie potrafi się przebić do pierwszego składu. Tam chyba jakiś sparing zawalił. Z Omonią Nikozja chyba. Tak, i były co do niego dość spore uwagi, więc są propozycje, są gdzieś zapytania o Gabriela Kobylaka. Zobaczymy, co Legia zrobi, bo wydaje mi się, że no, bramkarz w tym wieku potrzebuje minut, ale z drugiej strony, no nie wiem, jeżeli dzisiaj, nie daj Boże, bo nikomu źle nie życzę, Kacper Tobiasz łapie jakąś poważniejszą kontuzję, to Legia nie ma ogranego młodzieżowca. I wtedy Gabriel Kobylak jest takim no, naturalnym następcą do wejścia, bo Legia, pytałem o to w kilku źródłach, to Legia nie jest sobie w stanie pozwolić na zapłacenie kary finansowej z tytułu braku gry młodzieżowca i ten limit 3000 minut ma zostać spełniony, więc no, to jest takie trochę dmuchanie na zimne i tutaj nie wiem, co się wydarzy, bo faktycznie i Radomiak, i Puszcza dość mocno naciskają na to odejście, no a Cezary Miszta w tym momencie też bramkarz numer 4 i Ruch też go bardzo chce, więc no zobaczymy, co tutaj pion sportowy Legii wymyśli. A w Ruchu teraz Buchalik zagrał taki mecz, że nie wiem, czy jednostka kolejki, ale oglądałem. Jedenastka, u nas jedenastka. Końcówkę to naprawdę, to dużo pomógł, bo w meczu on wystąpił pierwszy raz z Wartą, jak dobrze pamiętam, bo zmienił wtedy Bieleckiego, który jest młodzieżowcem. Bielecki miał jedno czysto konto chyba z ŁKS-em albo z Puszczą. No i Buchalik przedał dobrą zmianę, aczkolwiek co do bramkarza, zostałem trochę to, co mówisz o tych młodzieżowcach, bo
No może oczywiście podchodzę do tego pod kątem Lecha Poznań, że jednak no w Lechu nie byłoby takiej sytuacji, że ktoś musiałby ratować minuty młodzieżowca. Masz Marfińskiego, masz Szymczaka. Nie no, mówię, że masz. Trochę się dziwię, że w Legii jednak gdzieś są ci młodzi, ale ta Legia tak konkretnie chce jednak młodzieżowca mieć w bramce. Nie no, masz młodego Rejczyka, który na razie... Czy oni będą... Oni są realnie brani pod uwagę? Znaczy, powoli. Filip Rajczyk na razie ma jeszcze jakiś uraz indywidualny, gdzieś tam pracuje. Jest taka sytuacja, że on jest szykowany na mundial chyba, tak? Jest mundial w grudniu do lat 17 i reprezentacja Polski z racji tego, że była w najlepszej czwórce mistrzostw Europy, jedzie na ten mundial. No i jest Igor Strzałek, który z kolei stracił okres przygotowawczy z powodu tego, że też był na wielkim turnieju i teraz te braki jakieś gdzieś tam nadrabia, powoli pracuje na zaufanie. Nie masz takiego piłkarza, tak jak rok temu miałeś Rosołka, miałeś Nawrockiego, no miałeś Tobiasza, miałeś kilku ogranych, miałeś Misztę, który też był przecież młodzieżowcem, rocznik 2001, to miałeś taki komfort tego, tak, że okej, może ci jeden wypaść, ale jesteś w stanie, nie wiem, właśnie wystawić Rosołka, wystawić Nawrockiego i tak dalej. Możesz tym trochę szachować, a tutaj sytuacja jest jednak troszeczkę bardziej skomplikowana. I zresztą no, Legia nie jest jedynym klubem, który ma taki problem, że ma jednego ogranego. Tylko powiedzmy Akademia Legii, no to jest na poziomie top, tak, bo zakładam, że Raków, który ma ten problem, no to Akademia Rakowa jeszcze musi trochę się wspinać po szczebelkach i tam bardziej było szukanie takich młodzieżowców. Po prostu faktycznie, no, bo ja widzę różnicę, że w zeszłym roku miałeś, no naprawdę, wchodził Rosołek, miałeś tutaj powiedzmy tego Nawrockiego, to teraz faktycznie gdzieś bardziej tutaj, jeśli pan mówi, że nie stać, no to trzeba patrzeć na bramkarzy, to ja to rozumiem. Czy wiesz, młodzieżowcy mogą być... Żaden młodzieżowiec nie jest powiedzmy aż tak mocno... Nie wiem, czy wprowadzany. Mógłby być Ramil Mustafajew, bo on miał na dniach, pod koniec wakacji miał odebrać paszport. Ja nie wiem, czy już to się wydarzyło, no ale Ramil Mustafajew ma bardzo poważną kontuzję, tak? I też jego nie ma. I też to wahadłowy, czyli gdzie ta konkurencja jest troszeczkę mniejsza niż na innych pozycjach. No bo Igor Strzałek w kontekście grania czy na ósemce, czy grania na dziesiątce ma po prostu gigantyczną konkurencję. To jest inny problem. I tutaj jest, no jest po prostu problem. Chociaż to jest też, nie wiem, czy kwestia takiego myślenia, bo pewnie kibice Lecha niektórzy by chcieli, żeby właśnie było tak jak w Legii, gdzie często jest tak, że ci młodzi piłkarze, no nie wiem, no pamiętam pierwszą rundę zeszłego sezonu, no Filip Marfiński, Filip Szymczak wyglądali słabo, albo momentami bardzo słabo. Filip Szymczak dojechał w końcówce, bo strzelił dwa ważne gole, ale tyle, ile oni jednak potrzebowali tych minut, pewnie kosztem właśnie lepszych piłkarzy, którzy mogliby w tym klubie być, no to jest taka jednak polityka. To się potem czasami nie opłaca, a na końcu pewnie Lechowi się gdzieś opłaca, więc tutaj faktycznie jest taki, w Legii może być jakiś problem i dlatego rozumiem, że tych bramkarzy tutaj tego, na tego Kobylaka jest takie oczko, bo jakby się coś stało z Misztą, no szkoda tego Chładuna znowu, z Tobiaszem oczywiście, że szkoda tego Chładuna gdzieś tam, bo już kilku bramkarzy w Ekstraklasie cierpiało przez ten przepis. Adrian Lis, teraz Filip Majchrowicz ostatnio, gdzie musieli grać młodzi, bo właśnie klubów nie stać na to, żeby ryzykować. Tak jak Radomiak przez dwa pierwsze mecze zagrał bez młodzieżowca i już nawet ten Posiadała, który no świetnie zagrał z Pogonią, ale potem dwa mecze, no to pokazał, dlaczego na Pogoni kiedyś czwórkę dostał. No wyglądały słabo i w ogóle trochę mam wrażenie, że tym przepisom o młodzieżowcach poszedł bardziej na przepis o młodych bramkarzach i ostatnio to wygląda dość przeciętnie, bo możemy o Bobku powiedzieć dużo dobrych słów, ale czy może ten Wejrał jeszcze z Zagłębia gdzieś tam raczej się przebija, ale tak reszta to słabo, raczej mam na myśli tu Klebaniuka, no okej, okay, Tobiasz powiedzmy już jest ogranym, nie wiem, Bieszczad też gdzieś trochę gorszy moment, więc dla tych młodszych bramkarzy taki ostatnio gorszy okres mam wrażenie. To ostatnia rzecz i tu patrzę na ciebie, Dawid, dotycząca Lecha. Taka ciekawostka, którą podałeś dzisiaj na Twitterze, powołując się na kks.lech.com. W dniach 12 stycznia-10 lutego 2024 odbędzie się Puchar Azji, w którym wystąpi Iran, będąc jednym z faworytów imprezy w Katarze. A jeśli Iran, to prawdopodobnie Ali Golizadeh, na którego na razie się czeka w Poznaniu, a który na zimowe przygotowanie, jak to napisałeś, zniknie. Znaczy, tak sobie przeglądałem różne strony, przygotowując się do programu i ja też o tym nie wiedziałem. W sensie wydaje mi się, że o ile wiemy, że Puchar Narodów Afryki się odbywa w tym terminie, pewnie przez większą liczbę piłkarzy, których znamy, nie wiem, z Premier League chociażby, czy no nie, Madryt Balua raczej nie ma szans na wyjazd z reprezentacją Wybrzeża Kości Słoniowej, ale funkcjonował w naszym, przynajmniej w mojej świadomości, termin styczniowo-lutowy, że wtedy jest Puchar Narodów Afryki. O tym Pucharze Azji szczerze mówiąc zapomniałem i faktycznie, no, jeśli my mówimy o tym, że to ma być, nie wiem, kluczowy zawodnik dla ofensywy Lecha w najbliższym czasie. Cały czas czekamy, kiedy on wróci, bo to już jest pół roku bez gry. Oczywiście najpierw trzeba być powołanym, no ale dobra, zakładając, że on wróci w październiku i będzie gotowy do gry, jest to fundament w pewien sposób, znaczy fundament, no
piłkarz, który jest regularnie powoływany do reprezentacji Iranu, czy kiedy był zdrowy, to raczej mógł na te powołania liczyć, bo przecież na mundialu, o czym każdy wie. No to dobra, jak on będzie gotowy do gry w październiku i trener już Iranu stwierdzi, że go bierze w październiku, no to gościa już nie ma na 2 tygodnie na przerwie na kadrę, a wiemy, że powroty z tamtej części świata no mogą gdzieś być, jakoś powiedzmy czasowo się odłożyć. Potem jest jeszcze jedna przerwa na kadrę w listopadzie. Nie wiemy, czy ten Golizadek w ogóle dojedzie do formy, a potem jeszcze na samym końcu straciłby całe przygotowania i początek rundy, jeśli by Irenowi dobrze poszło, jeśli on by pojechał z tą kadrą. Wiemy, że to oczywiście jest taka dzisiaj gdybologia, ale trochę mnie to zaskoczyło, no bo faktycznie ile możesz z tego Golizadeka mieć w najbliższym pół roku, jak on nawet wróci do dyspozycji. Miał być gotowy na 4. rundę europejskiej. No, to się potem przesunęło, że po przerwie na kadrę, teraz się słyszy, że jak wróci we wrześniu, no to już będzie dobrze. No okej, wrócił do treningu, więc okej, fajnie. Powiedzmy, my nie wiemy, na co czekamy jeszcze, tylko wiemy, że no to jest zawodnik, który no ma być lepszy niż Hotić, no bo tak to ja zrozumiałem, że przyszedł Hotić, który gdzieś trzeba poczekać na Golizadeka, no to ściągamy kogoś, żeby ktoś już był do gry. No i teraz się okazuje, że tego Golizadeka nie będzie miał znowu całą zimę. Potem jak pojedzie na ten Puchar Azji, zobaczymy, jak tam pójdzie Iranowi, jak oczywiście pojedzie, to pewnie też dostanie kilka dni urlopu. No taka, dla mnie to była taka informacja, która pewnie się gdzieś chciałem ją po prostu właśnie sam wyróżnić, bo wydaje mi się, że jest dobrą ciekawostką, że faktycznie z tego piłkarza, na którego już kibice Lecha czekają półtora miesiąca, no to on będzie takim może gościem bardziej w Poznaniu. Oczywiście tu mówię, duża gdybologia, ale sam jestem ciekaw, jak się ta historia potoczy, bo ile z tego piłkarza faktycznie Lech będzie miał i oczywiście o ile będzie zdrowy, o ile będzie w formie, no bo też kibice pisali pod tym tweetem, że no ale na razie nie ma na to czekać, bo na razie go nie ma. No to jak on nie pojedzie na tę kadrę, no to znaczy, że nie ma tam po co jechać. To znaczy, że w ogóle nie nadaje się dzisiaj pod tym kątem, żeby nawet myśleć o nim jako o kluczowym zawodniku Lecha. No oczywiście nie znam tak kadry Iranu, może tam jest taka konkurencja na skrzydłach, że tam Golizadek jest 7 do gry, ale jeśli gość wchodzi pół roku temu na mundialu w pierwszym meczu i potem zostaje w składzie na kolejnej i daje chyba asystę czy gola nawet w meczu z Anglią, tym 7-2 chyba tym szalonym, no to... To chyba coś tam znaczy w tej reprezentacji, a nie tak, że dobra, to panu już dziękujemy i do widzenia, bierzemy następny. Tu muszę spojrzeć jeszcze, jak wygląda stan irańskiej piłki na skrzydłach. Za tydzień o to będę pytał, będziemy analizować skrzydłowy po skrzydłowym. Kto Dawid może w najbliższych dniach założy taki profil irański futbol na Twitterze i tam będą wszystkie ciekawostki ze świata. Skrzydłowi Watch, jeśli tak. Chodzi o Iran, będziemy to wszystko śledzić. Natomiast wam jeszcze przypomnimy o ciekawej ofercie w Superbecie. Na mecz Legii Warszawa z Mytyliant. Jest to kurs 300 na to, że Legia strzeli choćby jednego gola w meczu u siebie. Za postawienie 2 zł można wygrać aż 600, jeśli oczywiście zakład zostanie rozstrzygnięty pozytywnie. Oferta obowiązuje u Bookmaera Superbet z kodem promocyjnym meczyki 300. Wszelkie szczegóły znajdziecie w linku, który jest w opisie tego programu. Panowie, prawie godzina 15. My meczów nie potrzebujemy, żeby dyskutować. W zasadzie wy nie potrzebujecie. Ale powiem ci, jak był mecz 0-0 chyba? Legia... Legia w Poznaniu. Bardzo ponad godzinę. Zrobiliśmy, bo tak, paliwa nie było od razu po meczu. Tam bardziej te butelki pod koniec trochę tego paliwa dały, ale oczywiście o takich rzeczach nie chcemy rozmawiać. Z takimi gośćmi nie potrzeba meczu, żeby oni dyskutowali. O Lechu, Dawid Dobrasz, meczyki i Legii, Paweł Kołaszewski, tygodnik piłka nożna. Wam też bardzo dziękujemy za aktywność na czacie, za łapki w górę. Kto jeszcze nie dał, to serdecznie polecamy. Kto nas nie obserwuje, to też polecamy kliknąć subskrybuj. Do zobaczenia, miłego popołudnia życzymy.